Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Konferencja prasowa live game tuż przed samą galą. Jest ze mną Udar, witam cię serdecznie. Cześć wszystkim, cześć. Udar, powiedz mi, jak oceniasz konferencję? Znaczy samą konferencję, czy ogólnie cały projekt live game? Może zacznijmy od konferencji. Od konferencji, no to średnio mi się podoba. No kurde, alkoholu nam nie zapewnili. Ja od razu zapowiedziałem, że jak przyjadę, to chciałbym się napić. No nie ma zapewnione, musiałem sobie skoczyć sam do sklepu. Mój panel ogólnie też był taki mierny, bo wpuścili jakieś kurwiszony, które cały czas, podobno już trzeci panel, kłócą się o jakieś niechciane dziecko, jakąś ciążę, że jedna nie wychowuje dziecka, druga nie ma praw rodzicielskich, nie, no generalnie jakaś patologia. Dziewczyny nie uważasz, że to robią pod publikę? Znaczy nawet jeżeli robią pod publikę, to i tak kurwiszony. A dlaczego takich oceniasz? No same się tak zaprezentowały, no przecież tam jedna jak zobaczyła Araba ubrana w ten cały turban, to aż sikała pod siebie, tam krzyczała Habibi, że przyjdź do mnie, bierz mnie, no to ja tam delikatnie powiedziałem, że ty, ale on ci kurwa nie zapłaci za to, to oni płacą jak ty do nich polecisz tam, a tutaj jak on do Polski przyjechał, to za darmo sobie bierze takie towary. I ona jak usłyszała, że jej za to nie zapłaci, to troszkę jej zszedł zapał, ale no nie wiem jak tam się potoczyło dalej. I w ogóle zarzuciły mi w ogóle, że ja taką opinię Polką robię, ale mówię, ale to wy sobie taką opinię robicie. A ty nie jesteś Polką? Jestem. To dlaczego mówisz o Polkach w negatywny sposób? Znaczy, no nie o wszystkich wiadomo, tylko no o takich właśnie. To one się same zaprezentowały. Normalnie, no przyszedł obcokrajowiec, tak usiadł. I normalnie kobiety, też Polki, potrafią usiedzieć i no nic się nie dzieje. Tam jedna, nie mówię, że tam wszystkie, które siedziały, tylko ta jedna zaczęła sikać pod siebie i krzyczeć ciągle. Zresztą będziecie to widzieli na konferencji, nie? Jak się zachowywała. I tak, konferencję już będziemy mogli zobaczyć 1 sierpnia na live game na YouTubie. Jesteś kierowcą ciężarówki na co dzień? Tak, zgadza się. I jak wygląda twoje życie w social mediach? Czy nagrywasz to, co się dzieje u ciebie w trasie, twoje przygody? Znaczy teraz aktualnie tak mniej. Kiedyś sobie nagrywałem, to tak hobbystycznie to traktowałem, nie? Tak przy okazji pracy, bo nie jestem takim youtuberem, tiktokerem na pełen etat, że tylko z tego się utrzymuję. Ja to tak głównie humorystycznie robię i głównie to beczkę sobie kręcę, nie? Że tam nie nagrywam takich filmów poważnych, jak to wygląda, jak to wszystko przebiega, tylko no tam świrki, jakieś dymy podczas jazdy, że niby jakieś piwko podczas jazdy sobie piję. Generalnie wszystko fikcja i wszystko montaż, no ale miałem już nieprzyjemności z jedną firmą na początku. Była sprawa sądowa, bo tam dostałem zwolnienie dyscyplinarne, była sprawa sądowa, która ostatecznie się zakończyła w sumie niekorzystnie dla mnie. A po części to zrozumiałem już po tych 2 latach, że no w sumie mogło im się to nie podobać, co robię, tak? Szkoda tylko, że tego nie uzgodnili wcześniej przed takim ruchem, żeby mnie wyjebać, że tak powiem, wprost z roboty. No ale dobra, było, minęło, teraz już tak troszkę mniej nagrywam. Teraz bardziej tak, jak już coś nagram na YouTube, to tak powiedzmy poza pracą. No ale głównie znany jestem z tego, że z ciężarówki filmy robiłem. A jak cały projekt Live Game ci się podoba? To znaczy ogólnie ja bardzo wierzę w ten projekt, dlatego że jest to coś nowego, to nie jest kolejna gala, gdzie się ludzie biją, tak? Mamy już jakieś, na początku wiadomo był Fame, potem doszedł ten High League, Prime, teraz już nie nadążam, naprawdę nie potrafię wymienić wszystkich gal, Fingerfisty, Pinki jakieś i w końcu ktoś przyszedł i zrobił galę, gdzie nie chodzi o to, żeby się bić, nie? Tylko się bawić. Tylko się bawić, właśnie. I dlatego troszeczkę nie rozumiem tych konferencji, bo my tu przyszliśmy się bawić, owszem, jakieś dymy można porobić, tam się pozaczepiać, że na przykład jak ktoś ma spinę, no to dobra, to załatwimy to na innej gali. No ale żeby, kurde, 3 panele, jakieś laski się tu kociły, jakieś dziecko, no to tak trochę nie halo. Ale za włosy się nie ciągały. No nie, a może to by było ciekawsze nawet niż te puste słowa i te wyzwiska, które tam kierują w siebie. Czy masz pomysł, jak wygryźć konkurencję, żeby dojść do finału? Żeby wygrać? Trzeba być najlepszym i wszystko robić najlepiej. Ale można jeszcze podstawić komuś nogę, zmanipulować przeciwnika w jakiś sposób? No nie wiem, jakie będą konkurencje. Jakbym wiedział, to by się lepiej zaplanowało. No wiem, że jakiś byk będzie i będziemy do pokrzyw wpadać. No tutaj no to nie da się zmanipulować przeciwnika. Ale można mu pod siedzenie podłożyć jakąś szpilkę na przykład. Jak się będzie dało, to czemu nie? Chciałam jeszcze zapytać, czy może jakaś dziewczyna ci się spodobała, oprócz kłócących się dziewczyn, które wzbudziły w tobie negatywne emocje, a może w przeciwnym kierunku, któraś z dziewczyn ci się spodobała? Szczerze mówiąc, no nie odpowiem na to pytanie, bo nie byłem na wcześniejszych panelach, nie widziałem tych dziewczyn wszystkich. Jest tu pełno ładnych dziewczyn, no a niestety niektóre są ładne, ale są strasznie zjebane, nie? No, na przykład na moim panelu to, nie no, znowu będę wyzywał, ale nie. Nie mówię, że są brzydkie, są okej, ale nie spodobały mi się całokształtem ogólnie. A jaki jest twój typ dziewczyny?
Znaczy ty. No, wytniemy to głupie? Przerwę sobie. Jak wytniemy, jak Nie, będzie bo. głupio, to wytniemy. Długo się zastanawiasz. Nie, bo znaczy ja wiem co odpowiedzieć, tylko to śmiesznie teraz zabrzmi, że to będzie pod kamerę. Bo ja ogólnie to starsze kobiety wolę, a nie chcę. Nie wiem, czy to opuszczamy. Dlaczego nie? Czy to jest. No, starsze kobiety mi się podobają ogólnie, nie? A dlaczego? Bo są bardziej dojrzałe emocjonalnie, czy ich uroda ci się podoba? Dojrzałe emocjonalnie to raz, uroda mi się podoba. To jest właśnie takie, że mi na przykład w starszych kobietach się podoba to, że widać ten jakby pazur czasu na nich, tak? Że tak jak na przykład dziewczyny rzucają na Instagrama zdjęcia i retuszują, to każdą niedoskonałość na skórze muszą wygładzić, żeby to było piękne, aksamitne, delikatne. No właśnie mi się to nie podoba. Mi się podoba, jak na kobiecie widać, że ma swoje lata i. To niektóre dziewczyny też lubią u mężczyzn właśnie podobne cechy, które pokazują, że jest upływ czasu i ocenić można mężczyznę jako dojrzałego. Ty lubisz dojrzałe kobiety. Tak jest. A co twoi koledzy, rówieśnicy, co na to, że właśnie masz tego typu preferencje, jeżeli chodzi o dziewczyny? Znaczy ja myślę, że to każdy chłopak po troszku ma takie preferencje, nie? Tak zwany MILF. No ale jakoś tak, no, niektórzy się mi dziwią czasami. Niektórzy mówią, jak tam powiedzmy, wytypujemy sobie jakąś, oglądamy tak z kolegami, przeglądamy jakieś profile i mówię na przykład, o ta jest świetna, piękna kobieta, nie? No to niektórym się już nie podoba, mówią, a bo ona już 40 lat ma ponad, nie? A ja mówię, no ale co z tego, że ma 40 lat, no piękna kobieta. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje preferencje. Aż się zawstydziłem. Zawstydziłeś się. No dziś rzeczywiście w ogóle ciężko jest rozpoznać, która dziewczyna, kobieta i ile ma lat, bo są pięknie, no. Pięknie zrobione, nawet nie zrobione, ale niektóre świetnie się trzymają i nie widać różnicy wieku z młodszymi dziewczynami. A propos tego upodobania też do starszych kobiet, żeby też wygląd szedł w parze wiekiem, podam ci sytuację ze wczoraj. Siedzieliśmy w restauracji i oglądaliśmy z koleżanką kobiety, po prostu rozglądaliśmy się i tak komentowaliśmy z koleżanką, tak to nie jest moja dziewczyna. I komentowaliśmy po prostu wygląd niektórych kobiet, która jest ładna, która jest mniej ładna. I mi się spodobała jedna dziewczyna, kobieta. I mówię, że no, jest piękna, ładna twarz, ładna figura. I koleżanka powiedziała, no tak, tylko że ona jest źle zrobiona i podejrzewam, że ma 25 lat. No to ja mówię tak, jeżeli ona ma 25 lat, to faktycznie mi się nie podoba. Ale jeżeli ona wygląda tak, jak wygląda i ma 45 lat, no to jest piękną kobietą. Bardzo ciekawe. Zupełnie jest inaczej niż większość jednak społeczeństwa. Dlatego właśnie, żeby być wyjątkowym innym, twoje takie preferencje są, czy po prostu rzeczywiście tak masz? No nie, no tak mam. No. Znaczy, preferencja tak mam, czym to się różni? Chciałam właśnie się dowiedzieć, czy rzeczywiście twoje preferencje są tylko dlatego, że po prostu tak masz, czy lubisz jednak być inny niż wszyscy? Nie, to nie jest powodowane tym, że lubię być inny, po prostu wiem, co mi się podoba. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Czy myślałeś o tym, żeby zawalczyć w którejś z federacji frikowej? No są jakieś tam rozmowy. Mogę zdradzić w jakiej federacji, czy nie? Jeżeli federacja chce, no, żeby to, zdradzić. Nie, to jest akurat luźno, to nie jest objęte żadną tajemnicą. Z Michałem i z Wojtkiem tam prowadzę jakieś rozmowy, tak, żeby na fajmie wystąpić. Teraz jest sierpniowa gala, no to miałem już powiedziane od razu, że nie ma miejsca. Kolejna gala będzie, no nie zdradzę kiedy, bo może tego nie chcą zdradzać. I tam już z rywalem, że tak powiem, podejmują rozmowy. Generalnie jest tak, że mam zielone światło, że fajnie, jesteś zadymiarz, to... No nie chciałem się tak zareklamować, że zadymiarz, dobra. Może to wytniesz jeszcze raz. No i jesteś zadymiarz, do czego się wstydzić? No generalnie dostałem zielone światło, że nie ma problemu, że wpadasz, już tam jakieś wstępne warunki ustaliliśmy. Wytypowałem sobie jakiegoś rywala, tylko on taki strasznie, jakiś taki przyjebany jest. W ogóle nie chciał mi powiedzieć, ile waży, ile mierzy. Powiedział tylko, że mniej niż ty, a czemu ja, a dlaczego do mnie napisać, jak ktoś jeszcze jest, kurwa, no taka lepka pizda jakaś. Ja mówię, stary, mówię, ty jesteś amator, ja jestem kierowcą tira, tak, ciężarówki, no aktualnie pracuję normalnie. Ja mówię, ja nie trenuję, ja się nigdy nie biłem. Ja mówię, to ma być show, wychodzimy, robimy walkę, robimy frika, a nie jakieś, że ty się pytasz, ile ja ważę, ten może się jeszcze zapyta, jaką dietę mam, ile kalorii przyjmuję. No nie, no i on jakiś taki jest sceptyczny, znaczy powiedział, że tam pogada z nimi, spróbuje się dogadać co do warunków umowy, ale no. Liczę, że się to uda, bo jest to rywal, którego niezbyt za nim przepadam. Nie mam z nim spiny medialnej żadnej, ale nie lubię jego twórczości strasznie. Przeszkadza mi jego twórczość. Uważam, że takich ludzi nie powinno być w internecie. Nie? Czyli to jest znana postać? Jest znana, robi dobre zasięgi na YouTubie, mniejsze na Facebooku. Prankster generalnie, tak? Prankster generalnie. Tam jego znajomy na Heiligu już występował dwa razy. I
ja mówię też włodarzom, tak, że ja na przykład nie widzę sensu, żeby mnie zestawiać z kimś, o kim nic nie wiem, tak jak tutaj, tak, że ja tutaj po osób nie znam i ja nie mam do nich emocji w ogóle, tak. Tutaj emocji nabrałem troszkę do tych lasek, no bo się troszkę zbłaźniły obok mnie, ale bez sensu jest dla mnie dać rywala, do którego nie mam żadnych emocji, to ja mówię, to dajcie mi jego, bo do niego będę miał emocje, bo jego twórczość mi się w chuj nie podoba i możemy sobie to dymić, nie? Możemy sobie to rozwiązywać jakoś. Bardzo ciekawa tego zestawienia, twojej walki i twojego przeciwnika. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać już na gali live game. Dziękuję. Pewnie. Dziękuję.